Hej, hej, witam Was w kolejnym materiale poświęconym The Long Dark, a w zasadzie o tym, co dopiero w The Long Darku się wydarzy, ponieważ w najbliższy poniedziałek 24 dostaniemy jedną z większych aktualizacji w ogóle w grze, która jest w zasadzie kolejną piątą częścią aktualizacji związanych z dalekimi opowieściami, czyli z tym dodatkiem, który właśnie do samego Long Darka wyszedł. Dzisiaj właśnie omówię Wam wszystkie rzeczy, które finalnie do tej nowej wersji gry w poniedziałek wracam. Oczywiście link do pełnej notki macie w opisie, więc zaczniemy sobie od najważniejszej informacji. Dostaniemy nowego drapieżnika, mianowicie dostaniemy Pumę. Tak, dostaniemy Pumę, czyli no wielkiego drapieżnego, mimo wszystko, kota. I w tym momencie sama Puma będzie działała na całkowicie innych zasadach niż działają wilki czy chociażby niedźwiedzie. Przede wszystkim Puma ma być tym drapieżnikiem na szczycie łańcucha pokarmowego, tak de facto. I sama Puma będzie niebezpieczna dla nas dopiero pod pewnymi warunkami. Mianowicie Puma zainteresuje się nami dopiero wtedy, kiedy wejdziemy na jej terytorium albo kiedy zaczniemy spędzać zbyt długi czas w jednym regionie, czyli chociażby w Jeziorze Tajemnic. Jeżeli będziemy tam za długo spędzać, czyli w domyśle myślę 2-3 tygodnie, no to po prostu Puma zacznie po prostu, że tak powiem, się nami interesować i przybędzie do tego regionu. Generalnie mamy dostawać informacje ze świata, że właśnie wkraczamy na terytorium Pumy bądź ona przyszła do nas. No i tych informacji będziemy mieli na tyle dużo, że się zorientujemy, że powiedzmy Puma grasuje w naszej okolicy i sytuacja będzie wyglądała inaczej, kiedy już ona zdecyduje się nas zaatakować. Więc tyle, jeżeli chodzi o to, jak ta Puma będzie działała. Twórcy piszą, że same jej ataki mają być naprawdę mocne, z nową przypadłością, która zostanie właśnie dodana. No i oczywiście no to może być atak drapieżnika, którego możemy generalnie też nie przetrwać. No oczywiście możemy w zasadzie też sobie tą Pumę skontrować, no i że tak powiem docelowo też będziemy mogli ją zabić, no ale wiadomo, ona po jakimś czasie wróci jak wszystkie inne zwierzęta w samej grze. Informacja, która jeszcze jest stosunkowo istotna, jesteśmy w stanie przepłoszyć samą Pumę na dłuższy czas w momencie, kiedy odszukamy jej legowisko, bo to legowisko to jest jedna lokacja w całej wyspie, na całej mapie ona respi się losowo, więc pewnie będzie kilka spotów dostępnych. No i jeżeli zrobimy tam stosunkowo duży hałas, zniszczymy to legowisko, no to ona nam po prostu da na dłuższy czas spokój, no ale mimo wszystko wróci. Tyle, jeżeli chodzi powiedzmy o element z Pumą. Dla graczy, którzy mają obecne save'y, jest to opcja, że tak powiem, dobrowolna. Tą Pumę będziemy mogli sobie wyłączyć, bo mimo wszystko jest to kolejna mechanika, która wymusza na nas większą rotację po mapie. Tak samo jak wcześniej była dodana klaustrofobia właśnie z takiego powodu właśnie, żeby wymusić na graczy troszkę większe przebywanie na zewnątrz, bo no, umówmy się, na tych dalszych dniach to w momencie po prostu człowiek tylko sobie przeskipuje dni i czasami wyjdzie sobie na jakieś polowanie, żeby mieć jedzenie, gdzie de facto ja na głównym save'ie jestem właśnie na takim powiedzmy etapie. Idąc dalej, nowy region, Przełęcz Górska, i to ma być jedna z dalszych, w zasadzie z dalszych kolejnych regionów. I tak, no i sama Przełęcz ma być to najbardziej pionowy region z całej gry, więc to będzie poziom, a w zasadzie region, które będą największe różnice w wysokości. Jesteśmy, tak jak twórcy piszą, jesteśmy w stanie sobie to ogarnąć, a w zasadzie bardziej jesteśmy w stanie się przemieszczać właśnie drogą albo jakimiś innymi bocznymi ścieżkami. I taką finalną nazwę też no, twórcy nam rzucą właśnie w dniu premiery. Trzecia część opowieści, czyli właśnie będzie się ona odbywała w tym nowym regionie i ma podsumować fabułkę Rudigera rozpoczętą w Signal Void, więc tutaj będziemy
mieli po prostu będziemy mieli po prostu taką kontynuację tej opowieści. No i tutaj w domyśle chyba mamy tutaj historię, a w zasadzie wyzwanie z niedźwiadkiem. Z tego co ja kojarzę, bo aczkolwiek jeszcze tych wyzwań nie robiłem, chociaż za wyzwania prawdopodobnie też się niedługo w Long Darku zajmę. No i dzięki temu zyskam wgląd w świat, które zostaną, że tak powiem, zakończone w piątym epizodzie, który ma wlecieć pod koniec tego roku. Nowy tryb gry, a w zasadzie nowy poziom trudności tak bardziej. Tryb nieszczęśnika, czyli jeszcze wyższy poziom trudności niż Interloper, czyli właśnie intruza. Pozwólcie, że teraz tych nazw będę używał po prostu naprzemiennie. To jest jeszcze trudniejszy poziom gry, ponieważ będziemy mieli właśnie systemy nieszczęść. I w zasadzie tak. Oczywiście, poziom trudności będzie w zasadzie większy niż właśnie na intruzie, plus dodatkowo będziemy mieli dodawane z czasem aż 6 nowych utrapień, czyli jakieś dolegliwości, tak w punkcie docelowym myślę, że tak to bardziej będzie, czyli pewnie będziemy dostawali jakąś bezsenność, czy tego typu właśnie rzeczy, które z czasem będą się rozwijać. Zaczniemy od jedną i po pewnym czasie pewnie dostaniemy po prostu tych wszystkich 6 przypadłości. No i pytania. Ile dni przejdziemy? Tutaj raczej, tak jak piszą, tak jak wyszło na testach, będą to raczej dziesiątki dni, a nie setki, więc myślę, że w tym momencie, w tym trybie wyzwanie będzie przeżycie 100 dni, 100 dni w zasadzie, ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, jak ten tryb sobie już, no, będzie miał premierkę, no to sobie go ogramy, też wam po prostu przygotuję ten materiał o nim. I w zasadzie tyle. No oczywiście to jest tryb nie dla każdego, więc tutaj dla mnie raczej będzie to tylko krótki teścik. Nie będę się tam też jakoś wielce pchał na to i poświęcał nie wiadomo ile czasu. Nowy system. System oszukania śmierci. Więc w tym momencie będziemy mogli wyjść ze śmierci. Oczywiście z różną karą, bo nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, śmierci oszukać za darmo. Ale generalnie tak, będziemy mogli łącznie 3 razy oszukać śmierć, czyli powiedzmy 4 życia na jednym save'ie. I oczywiście nie musimy z tego skorzystać, możemy po prostu zginąć tak jak jest teraz, czyli powiedzmy też również utracić save'a, jeżeli chodzi o tryb przetrwania. No w trybie opowieści, no to, że tak powiem, to będzie wyglądało na powiedzmy starych zasadach. Tylko tak, oczywiście, żeby też nie było zbyt łatwo, to właśnie gra z każdą naszą śmiercią staje się trudniejsza. No i tutaj mamy szereg, że tak powiem, wyborów i decyzji, które musimy właśnie podjąć, ponieważ zmiany będą właśnie dotyczyły świata. Czy to właśnie możliwość odzyskania plecaka z częścią tego, czyli w zasadzie no, możliwość odzyskania ekwipunku, innej itemy, które możemy znaleźć na świecie, na przykład w lokacjach, w których nie byliśmy, albo ilość itemów, które mamy w lokacjach, które odwiedziliśmy, powiedzmy w takich naszych bazach tych głównych, bardziej i mniej, bardziej już w tym momencie. No więc tutaj w tym momencie będziemy musieli, powiedzmy, bardziej decydować po prostu, czy tracimy save'a, czy po prostu sobie gniemy. Tyle, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakby nie trzeba z tego również korzystać, no ale wiadomo, no, opcja jest, więc tutaj pewnie będą jakieś testy. No i w zasadzie ostatnia część, nad piątym odcinkiem Wintermute, no cały czas pracują, więc no prawdopodobnie w grudniu się pojawi, jeżeli nic złego się tutaj nie stanie. I to by w zasadzie było tyle. 10 minut, takie omówienie dosyć szczegółowe, takie najważniejszych etapów, w zasadzie najważniejszych punktów. Puma będzie według mnie osobiście zmianą, która no, przewróci grę do góry nogami. Zastanawiam się tylko, jak ona będzie wyglądała na najniższym poziomie trudności, gdzie niesprowokowane zwierzęta przed nami uciekają. Czy to siedzenie na tym terenie będzie już taką prowokacją, że puma będzie w stanie nas zaatakować i zabić, czy mimo wszystko nie? To jest taka ciekawostka akurat i to się, nad tym się zastanawiam. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi właśnie o to, co w poniedziałek nam wleci. Także dajcie znać, co sądzicie. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.